do freestylu zdarzyło nam się wkręcić wiele osób, z tym, że takich naprawdę z prawdziwą pasją i chęcią do grania zostało się naprawdę niewielu. Jest wielu wesołych freestylerów, jednak za najweselszego uważam Ginia. Naprawdę ma duże poczucie humoru. No, dokładnie tak jest. Ale Łukasz Celka też daje radę. No, cool. Zdarzało nam się podczas uprawiania freestylu wiele kontuzji. Ja osobiście od grudnia 2006 roku mam problemy z machinami. Najdłuższa przerwa chyba około 2 miesięcy. No, ja mam kontuzję stawu skokowego od początku maja tego roku i nie mogę grać jakoś bardzo intensywnie. Mogę tylko zajmować triki typu ATW, HTW i do tego dochodzi jeszcze SD i After. A dzięki Bogu mam to szczęście i kontuzje mnie nie lękają. Najdłuższa przerwa w niegraniu freestyle trwa może jakieś 2 tygodnie. Było to spowodowane po prostu przeciążeniem pachy. No ale po dniu, po dwóch to wszystko mija. Dotychczas największy pokaz, jaki daliśmy, to wydaje mi się, że był to pokaz na drużynowym mistrzostwach Wiał rowerowy w Zawierciu. Było to 21 kwietnia 2007 roku. Było tam około 1000 osób. Chcieliśmy nagrać filmik z grupą z Węgier, Freestyle Foci, do której należy FX, Rocko oraz także dobrze freestylerzy oraz nasz ulubiony freestyler Adam, taka nasza węgierska kobieczka. No i super by było. No, to by była rzeźnia, po prostu zagrać z Elvisem i z Owieczką. A jeszcze jakbyśmy na żywo zrobili, to już no, to było naprawdę masakryczne, gdyż teraz będzie cięciem. Na pewno gdybyśmy nie uprawiali w tym momencie freestylu, to poświęcalibyśmy więcej czasu na grę w piłkę nożną na boisku. Byliśmy dalej z komisarzami, ludźmi nigdy nas nie znał. Ja pewnie też grałbym w klubie, bo grałem kilka lat, znaczy na freestyle zrezygnowałem z piłki. Na początku naszej przygody z freestylem, naszymi wzorcami do naśladowania byli ojcowie polskiego freestylu, czyli Psona i Lebioda. To od nich zgapialiśmy wszystkie triki i byliśmy po prostu ich klonami. Teraz każdy ma swoje jakieś wzorce, ja na przykład z moim wzorcem jest FX. Ten człowiek po prostu swoimi kombosami mnie zadziwia i pewnie nie tylko mnie. Pewnie chłopaki mają inne usta, ale dla mnie FX jest mistrzem. No ja też jak Skała bardzo lubię FX-a i lubię jego filmy. Jednak najbardziej lubię Mundrofa, mimo że już nie gra, ale jego stare filmy zawsze daje we mnie podziw, wspaniały styl naprawdę i podziwiam go naprawdę i żałuję bardzo, że już nie gra, jest dla mnie wielka sprawa. Ja również staram wzorować się na Elvixie, chociaż próbuję także wymyślać sam kombosy i nagrywać już. Przed freestylem trenowaliśmy piłkę nożną w drużynie piłkarskiej. Dużo czasu poświęcaliśmy na rowery, wyjazdy na basen oraz różne inne rozrywki, lecz teraz mamy mniej czasu. Gdyż w 100% poświęcamy się freestyle'owi. Dokładnie. Planujemy wystąpić w nowej produkcji Forum LG.com. Zakupiliśmy nawet już niezbędny sprzęt do wydania tego filmu. Super czapeczki. Wyposażone czapki. No i czekamy na pełną wersję filmu. Tego nie dałeś, no. Jeszcze raz. Ten, miska tak, ten. Jak papy. Drodzy, droda. Dobra, chcielibyśmy nagrać filmik z grupą Freestyle Foci.
fu. Wspaniała niespodzianka dla Tomasza Lebiodzkiego, Lebiody. Jest to super motyw z wywiadu. A piłka nie spadała. A ty starałeś się właśnie jak najmniej, żeby piłka spadła, bo zawsze starałeś się, żeby piłka spadnie. Pozdrawiamy Tomka. Pozdrawiamy Tomka, Tomek, super. To było dobre.